Siemanko, z tej strony Kamek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będziemy odbierali nagrody za Division Rivals, nie tylko na PS4, ale również na moim koncie na Xboxie, więc dużo tych paczek za 50 tysięcy, 35 tysięcy przed nami, a ja jeszcze muszę wam pokazać moją drogę do tych paczek za 35 tysięcy, do tej drugiej rangi, bo i tu, i na jednym, i na drugim koncie wbiłem rangę drugą. Postanowiłem, że zmienię formację na 4-3-3 albo 4-2-3-1 i poszukam tam szczęścia. Niestety w jednym z meczów, w ogóle pokażę wam tylko te ciekawsze mecze, które były, bo grałem ich naprawdę sporo i byście się po prostu zanudzili. Wygrywałem, przegrywałem mniej więcej na równo tych spotkań, ale już mniej więcej łapię powoli rytm, co zobaczycie meczem, który rozegrałem dzisiaj, jeżeli to oglądacie, o 7.30 rozegrałem to spotkanie, tak dla pewności, żeby mieć tą drugą rangę. No ale tutaj wróćmy do tego spotkania i jeszcze nie o tamtym spotkaniu. Przegrywamy 2 do 1. 37 minuta. Herrera czeka do Rodrigo. Rodrigo strzela. Piłka gdzieś tutaj na główkę i co wyskakuje, ale wyskakuje również Party i strzela na 2 do 2 w 38 minucie. 45 minuta, 46. Już końcówka tej pierwszej połowy. Strzał i niestety prosto w okienko i nasz bramkarz nie wyciąga tego strzału. Iguaina. I jak widzicie, nie trzeba mieć napastników z dużym pace'em. Ważne jest też dobre wykończenie. A tutaj mamy Herrera, który bardzo ładnie ominął bramkarza, który się ruszył w lewą stronę, Herrera też w lewą, ale jego i mamy 3 do 3. Niestety akcja w 53 minucie ustala wynik spotkania na 4 do 3, ale mamy jeszcze 88 minutę. Party znalazł tutaj u góry Casemiro, niepilnowanego Casemiro strzela, ale niestety środek bramki, bramkarz broni, przegrywamy 4 do 3, ale było to spotkanie, którym pomyślałem sobie, dobra, to 4-3-3 jest dobre, miałem Viniciusa wypożyczonego, a teraz już kupiłem Viniciusa, mam tą ciekawą formację. Zobaczymy, co się tym razem wydarzy i te skrzydła zaczynają chodzić. Rodrigo w 17 minucie pierwsza akcja, podaje do Casemiro, strzela, ale tutaj wcześniej Rodrigo był faulowany i mamy rzut karny, no i wiemy, że w tym roku z tymi rzutami karnymi może być ciężko. Celuje przy dole do rogu i pięknie. Pierwszy strzał taki pewny z karnego i mamy 1 do 0. 26 minuta, Vinicius, jakieś tryki tutaj na skrzydle do Partey'a. Party podaje do Casemiro, Casemiro z Partey'em, Party strzela i mamy 2 do 0, a przeciwnik po tej bramce postanowił, że on jednak zrezygnuje z tego spotkania. Będziecie za chwilę też mieli paczki oczywiście na żywo, ja już je nagrałem, ale reakcje są jak najbardziej na żywo. Niestety nie ma dźwięku z otwierania paczek. Musiałem coś pozmieniać po update'cie OBS-a, więc musicie o tym pamiętać, a to jest spotkanie, które rozegrałem dzisiaj o 7. Hazard, Griezmann, Messi, skąd człowiek wziął taki skład? To nie mam zielonego pojęcia i niestety w 7 minucie faulujemy przeciwnika w polu karnym i pomyślałem się sobie, oho, będzie źle, będzie strasznie złe spotkanie. Przeciwnik strzela jeszcze jak pewnie wykonał ten rzut karny. Myślę sobie, no to raczej tutaj bez szans, ale Herrera podaje do Rodrigo w drugiej połowie i mamy bramkę na 1 do 1. Resztę pierwszej połowy dominowałem. Naprawdę pierwszą połowę dominowałem, co nie pokazywał wynik. No ale mamy 57 minutę, podanie do Rodrigo. Rodrigo strzela, piłka odbija się, Party dobije znowu z główki. Nie, ale Herrera jakoś szczęśliwie ta piłka spada i wygrywamy już 2 do 1. Kolejna akcja, Brandt już 89 minuta, przeciwnik rzucił wszystkie siły do ataku. Morales obrócił się, ładnie zatańczył przed polem karnym, strzela przy bliskim słupku. 3 do 1, dziękujemy bardzo, a teraz możemy na spokojnie przejść do paczek. No i jesteśmy już na koncie, z 9 rano, także mogę być lekko zaspany na filmiku, ale możemy odebrać nasze cotygodniowe nagrody. Wbiłem tutaj, prawdopodobnie powinna być druga ranga i tak też chyba się dzieje. No i mamy do wyboru tę paczka z piłkarzami za 50 tysięcy, 35 tysięcy, mamy monety i możemy dwie takie paczki mieć, ale niewymienne. No na pewno biorę paczki wymienne, ponieważ no teraz jest najlepszy czas, żeby coś z tych paczek wyciągnąć, także akceptujemy. To była druga ranga? Tak, druga ranga w Division Rivals w piątej lidze. Nabijałem to, walczyłem jak lew, ale się udało, więc
jest dobrze. No i mam nadzieję, że coś dobrego wpadnie, bo potrzebujemy upgrade'ów składu, mamy 20 tysięcy, no i te paczki mogą nas uratować. Jeżeli jeszcze po tych paczkach, oczywiście, nie wiem, czy już wspominałem o tym, będą paczki z Xboxa, z też drugiej ranki, ale z czwartej ligi. Tutaj są nagrody za piątą ligę, tam będą za czwartą. Zobaczymy, co z tego wyleci. Dobra, no to nie pozostaje nam nic innego, jak otworzyć pierwszą paczkę i zobaczyć, co mamy w środku. Oby to było coś dobrego, coś grubego. I dobra, tutaj nie będzie walkoutu na pewno, ale chociaż może jakaś dobra karta, która będzie coś warta. Thiago Mendes, ok, patrząc na jego statystyki, że wszystko powyżej 70 powinien, jest Brazylijczykiem, powinien za troszeczkę pójść, ale reszta chyba nie za bardzo. Chyba nie za bardzo, kondycje, kontrakty, zmiany pozycji, wybór ligi, ja sobie to wszystko zostawię. Paczka wypożyczenia, która nie jest istotna, wszystko do klubu. Otworzymy jeszcze szybko tą paczkę wypożyczenia premium, bo to wypożyczenie w tym klubie może nam się przydać. Ja sobie to skipnę, żebyście nie musieli tego oglądać, ale może być zawodnik, który może nam coś zmienić w składzie. David Luiz, no okej, okay, powiedzmy. No i teraz ta najważniejsza paczka. Paczka za 50 tysięcy, która może nam dać dużo w składzie. Zobaczmy. Tutaj jeszcze przypominam, na tym koncie nie są zrobione SBC, więc tutaj na pewno jeszcze sporo tak dobrych paczek przed nami, a my otwieramy i liczymy, że będą chociaż ekrany i zobaczmy, czy będą. Nie będzie ekranów nawet. No niestety. Tutaj szczęścia potrzebowaliśmy na tym koncie, a go nie mamy. Viviano 82. Z paczki za 50 tysięcy. Nie wiem, czy może być coś jeszcze, co uratuje tą paczkę. Nie ma nic, co by uratowało tą paczkę. Zupełnie nic nie uratuje tej paczki. A nie wiem, czy ktokolwiek tutaj jest co więcej warty niż 1000. Jak widać, chyba nie. Caldara nie. Nie wiem, nie, chyba nie ma nikogo wartego więcej niż 1000, więc. A powiedzmy, że nie jest to udany opening. Ten Miguel z Velozo może być coś więcej warty, ponieważ jest Portugalczykiem z Ligi Włoskiej i do SBC się przyda, a Leimer też nie. No dobra, prawdopodobnie większe szczęście będziemy mieli na Xboxie, więc przechodzimy teraz na Xboxa i zobaczymy, co uda się tam trafić. No i jesteśmy na koncie na Xboxie, tak jak mówię, no z tego konta nic nie przychodzi na to Road to Glory, ale wiem, że chcecie zobaczyć te paczki. No i mamy tak, do wyboru mamy tutaj paczkę z dużą złotą, paczka premium, paczka rzadkich kart i mega paczka. Także tutaj są praktycznie te same paczki za drugą rangę, co za piątą ligę, tylko że mamy dodatkową paczkę za 15 tysięcy. A z racji tego, że mamy tu konto, które jest z mnóstwem coinsów, wiem, że powinienem najmądrzej byłoby wybrać opcję z kartami wymiennymi, ale spróbujemy szczęścia, wiecie, spróbujemy szczęścia i spróbujemy z kartami niewymiennymi. Wiem, że to może nie być najmądrzejszy wybór, ale stwierdziłem, dlaczego by nie. Mamy sporo paczek, otworzymy je i spróbujemy. Dwie paczki za 50, dwie paczki za 35, dwie paczki za 15. Zobaczymy, czy coś wyleci. Zaczynamy od paczek za 15 tysięcy. Jeżeli nie będzie żadnego walkoutu, nie będzie się zapowiadało na walkout. A tutaj może być walkout. Nie ma walkoutu, aczkolwiek będą ekrany. Jest to Argentyna, napastnik. Mamy informa niewymiennego i to jest w sumie dobre, że trafiamy informa niewymiennego, ponieważ jeżeli będzie jakiś SBC, żeby oddać informa, no to mamy już takiego informa do oddania, a może być na przykład takie o Once to Watch, może być coś takiego. Do tego Pulisic, bardzo fajna karta, one są coś warte na rynku, tak jak widzicie, ale oczywiście tutaj wszystko niewymienne. A to, co wymienne, pozamieniam, wyślę na listę transferową, później będę ogarniał, czy to się sprzeda, czy nie, więc no, pierwsza paczka jak najbardziej pozytywna, na pewno lepsza niż na PlayStation 4 i moim koncie Road to Glory. No a zobaczmy dużą złotą paczkę premium drugą, czy znowu będą ekrany, czy ich nie będzie. Nie będzie nawet karty świecącej, proszę Państwa, no to nieźle się zapowiedziało. Tutaj naprawdę jest chyba z 6 graczy i nikt nie był świecący, wszystko wyślę oczywiście do klubu, bo jest to duplikat, znaczy duplikat, są to karty, nie wiem, o, tutaj na przykład już nawet tego mam niewymienną, więc nie mogę wysłać na listę transferową,
No, tego też, no proszę. Sporo takich kart widocznie mam niewymiennych. Tych mogę na Quixel. No i teraz wchodzimy już w te lepsze paczki. Paczki za 35 tysięcy. No i tutaj już może jakiś walkout wreszcie będzie. Mam taką nadzieję na jakiś super traf. No i konie troszeczkę też myślę, ale no tutaj nie będzie. Nie będzie znowu nawet ekranów, więc ja sobie to pozwolę skipnąć. Chyba szczęścia nie mamy. No, znaczy, dobra, trafiliśmy Mbappe, więc nie możemy mówić, że szczęścia nie mamy. Wysyłamy wszystko do klubu i tutaj sobie wszystko pozamieniam szybko i zaraz do Was wracam. Dobra, mamy drugą paczkę za 35 tysięcy. Za chwilę będą paczki za 50 tysięcy. Zobaczmy, czy będzie to szczęście większe. Jest szansa na walkout? Czy będzie taki walkout? Nie ma walkoutu. Są ekrany. Brazylijczyk z ekranów, bramkarz z ekranów, z Barcelony i mamy Neto, więc też bardzo fajna karta. 85 overall. Spoko. Nie, to jest najwyższy overall, jaki można mieć, kiedy nie ma walkoutu. 85 jak najbardziej akceptujemy. Do tego Sokratis 84. Bardzo mnie to cieszy. Van Aanholt. No tak naprawdę, gdyby tutaj wartość tej paczki sprawdzić, to ja myślę, że to by było... Tutaj mamy 15. Sokratis też będzie za około 14. Tak jest. 20, no około 30. 30-40 tysięcy, tak mi się wydaje, więc mega, mega w porządku. My oczywiście tych, tak jak mówię, których mamy wymiennych, sobie damy do góry i otwieramy paczkę za 50 tysięcy monet pierwszą. A kurde, nie wiem teraz, czy dobrym wyborem było branie tych niewymiennych, no ale dobra. Mamy pierwszą paczkę za 50 tysięcy niewymienną i sprawdźmy, co w środku będzie. Co prawda najlepszy mój traf był z paczki za 55 tysięcy, ale zobaczmy, jest szansa na walkout i czy będzie ten walkout? Jest walkout! Zobaczmy, kto to będzie. Brazylijski walkout na SPD to Casemiro. Casemiro, okej. Okej, 87 Casemiro walkout. Bardzo mnie to cieszy. Wjechał na kolanach. No i jestem zadowolony poniekąd. To jest ta pierwsza paczka. Jeszcze może być w środku, co może być ciekawego do 87 overall. Bale, Varane. Na pewno Varana bym takiego przytulił, bo mojego bym sprzedał, a tutaj no nic więcej, ale mamy Casemiro, Junior Firpo, bardzo fajne karty, no i taki Aramendi też oczywiście tam posprzedajemy, to co tutaj, to co możemy tutaj sprzedać, bo niektóre karty na pewno są coś warte, ja po prostu będę miał w klubie ich wersje niewymienne, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. No i przechodzimy do paczki ostatniej. Paczki za 50 tysięcy. Trzymajcie kciuki, może dwa walkouty, jeden po drugim. Marne szanse, ale może zobaczmy, czy będzie dwa walkouty. Jest szansa, ale nie będzie to walkout. Będą to ekrany, będzie to niemiecki ekran na prawej pomocy z Bayernem Monachium. Gnabry! No to tutaj mogę być zadowolony, ale znowu są to paczki niewymienne, więc niestety troszeczkę gorzej to wygląda, ale zaraz sobie zobaczymy jeszcze na tym koncie. Gnabry, Sergi Roberto, Ox Chamberlain. Okej. Są w miarę w porządku te karty, nie mogę jakoś tam narzekać. Na pewno one się przydadzą kiedyś, czy to do SBC, czy do składu może nawet jakiegoś taki Gnabry by wleciał. Zobaczymy. W każdym razie no jestem w miarę zadowolony, chociaż wiadomo, mogło być lepiej. A ja jeszcze jedną rzecz, którą chcę dla Was sprawdzić, to jakie są nagrody za drugą rangę w Division Rivals w trzeciej lidze, bo tutaj już mamy trzecią ligę, jak widzicie. No i chcę zobaczyć, czy różnią się one od ligi drugiej. Zobaczmy, powiedzmy, zacznijmy od trzeciej rangi. Co jest za trzecią rangę w lidze drugiej? Paczka za 50 tysięcy i złota paczka rzadkich kart, czyli za 50 i 25 tysięcy. W drugiej randze natomiast mamy mega paczka rzadkich kart, mieszana paczka piłkarzy premium, złota paczka premium, duża złota paczka premium. Czyli paczka za 55 tysięcy, nie wiem, paczka piłkarzy premium po ile jest i duża złota paczka premium. Okej, a za pierwszą rangę zobaczmy. Za pierwszą rankę mamy dwie paczki za 55 tysięcy i paczkę rzadkich piłkarzy Elektrum. Okej, ciekawie na pewno. Ja jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić, jeżeli chodzi o Food Champions. Czy możemy sobie coś sprawdzić? Nagrody Food Champions, okej. Czy możemy sprawdzić te nagrody Food Champions? Ranking, okej. Chciałem zobaczyć, czy różnią się nagrody między trzecią elitą, czyli... Trzecia elita jest dokładnie taka sama, jak była rok temu, a druga elita
jest dokładnie taka sama jak rok temu, czyli 30 tysięcy różnicy między elitą 2 a elitą 3. To jest największa głupota chyba w historii FIFA. Między tak dobrymi rangami jak elita 2 i elita 3 macie 30 tysięcy końców różnicy. Opłaca się wbijać? Oczywiście, że nie. Co za totalna głupota. No ale dobra, ja liczę na złoto 1, żeby były paczki po 100 tysięcy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie, ja Wam dziękuję. Mam nadzieję, że spodobały Wam się te nagrody. No i co? Widzimy się kolejnym razem na moim kanale. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, trzymajcie się. Na razie.